Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z serii Moto Porady. Dzisiaj Wam chciałem opowiedzieć o temacie, a w zasadzie problemie dotyczącym zbyt miękkich sprężyn w zawieszeniu motocyklowym. Mowa tutaj zarówno o zawieszeniu przednim, jak i zawieszeniu tylnym. Zbyt miękkie zawieszenie, czyli tak naprawdę zbyt miękkie sprężyny, bo o tym oczywiście mówimy, bo w 99% przypadków mówimy o sprężynach w zawieszeniu motocyklowym. One będą stanowiły jego tak naprawdę twardość. Problem tej zbyt miękkiej sprężyny dla wielu motocyklistów może się wydawać zbyt błahy, bo w większości przypadków, jeśli ktoś w ogóle już ten problem zauważy, to z reguły definiuje to jako coś, co po prostu czasem powoduje, że mu zawieszenie dobije, że jest po prostu zbyt miękko, że motocykl może zbyt mocno przysiada, że trochę mu gdzieś tam zbyt mocno nurkuje i tak dalej. Ale to nie na tym polega prawdziwy problem zbyt miękkiego zawieszenia. Zbyt miękkie zawieszenie potrafi być bardzo niebezpieczne, zarówno podczas jazdy wyścigowej na torze oraz w trakcie jazdy również po drodze. Chociaż podczas jazdy na torze w szczególności może być bardzo niebezpieczne. Dzisiaj właśnie chciałem Wam o tym opowiedzieć. Dlaczego? Bo to, że nam zawieszenie czasem dobije, na przykład w przypadku zawieszenia przedniego, co bardzo szybko można się zorientować, że mimo tego, że staramy się gdzieś tam tłumieniem dobicia to zniwelować, a zawieszenie nam z przodu gdzieś tam dobija, dochodzi do końca skoku. To jest informacja na pewno, że zawieszenie jest zbyt miękkie lub brakuje oczywiście nam czasem tłumienia dobicia, jeżeli to tłumienie dobicia jest na przykład uszkodzone i nie działa poprawnie. Ale jeżeli już mówimy o tym, że na pewno wiemy, że te sprężyny są zbyt miękkie, to problem nie polega tylko na tym, że nam to zawieszenie dobija. Największym problemem dotyczącym tego, że posiadamy w swoim motocyklu zbyt miękkie sprężyny, jest to, że nie da się niestety wtedy poprawnie ustawić tłumienia odbicia, który jest absolutnym fundamentem bezpieczeństwa jazdy zarówno po torze, jak i po drodze, a o tym nagrałem zupełnie inny odcinek, do którego Was odsyłam. Tłumienie odbicia jest absolutnie najważniejszym parametrem, które trzeba ustawić poprawnie, żeby mieć gwarancję bezpieczeństwa w trakcie jazdy motocyklem. Ono definiuje to, czy motocykl będzie nam reagował poprawnie, czy będzie dawał info z tego, jak koło ma w danym momencie styczność z asfaltem, czy nie. I teraz, do tego, aby ustawić dobrze tłumienie odbicia, potrzebna jest odpowiednia siła zwrotna, czyli ta energia, którą generuje nam sprężyna bezpośrednio po tym, jak zostanie wykonana przez nią jakaś praca ściskająca. Czyli jeżeli załóżmy, ja hamuję i przód mojego zawieszenia, przód mojego motocykla zanurkuje i puszczam ten hamulec, to ta ściśnięta, skompresowana sprężyna za chwilę mi tą energię musi oddać, no bo ją ścisnąłem, więc ona będzie ją za chwilę oddawać. I teraz, jeżeli ona jest zbyt miękka pod dany zestaw, który stanowi ja z motocyklem moim, to niestety ona nie jest w stanie wygenerować odpowiedniej siły i odpowiedniej energii, żeby w odpowiednim czasie wrócić do punktu tego docelowego, startowego, w którym jest ustawiony sag w trakcie jazdy, prawda? Czyli ten początkowy punkt pracy zawieszenia, początkowy punkt ugięcia zawieszenia w trakcie jazdy. Ten sag w trakcie jazdy. I teraz, jakbyśmy nie chcieli manipulować tłumieniem odbicia, to niestety w takim przypadku zbyt miękkiej sprężyny tego dobrze nie wyregulujemy. Ponieważ jeżeli będziemy mieli miękką sprężynę, która po prostu łatwo się zapada, ale nie ma siły, aby szybko wrócić, więc taka sprężyna, takie całe zawieszenie wraca zbyt wolno. I teraz jeżeli my chcemy maksymalnie przyspieszyć mimo wszystko, usprawnić tempo tego powrotu, żeby ono było odpowiednio szybkie, to z reguły zdejmujemy wtedy prawie na maksa, często się może tak zdarzyć, prawie na maksa zdejmujemy tłumienie odbicia. Co z kolei powoduje, że tego tłumienia odbicia niestety jest zbyt mało i może dochodzić do drugiego, a nawet trzeciego bujnięcia, co jest też bardzo niepożądanym zjawiskiem, prowadzi do takiego zachowania nazywanego pogo. Bardzo niebezpieczne, bardzo niefajne. Motocykl, zwłaszcza w zakręcie wtedy, jeżeli napotka na jakiś wybój i będzie chciał wracać, to jest w stanie kręcić takie charakterystyczne ósemki. O tym też mówiłem w innych moich odcinkach. Więc jeżeli my tego tłumienia zdejmiemy,
mam miękką sprężynę, która i tak wolno wraca, ale zawieszenie nie tłumi, bo zdjęliśmy tego tłumienia, to mamy problem, że to zawieszenie po prostu nam skacze, nam się buja, nie daje info z tego, co się dzieje po prostu pod naszymi kołami. Tak w przypadku zarówno zawieszenia przedniego, jak i zawieszenia tylnego oczywiście, bo to będzie dokładnie to samo zjawisko, tylko tam będzie jeszcze w zawieszeniu tylnym, będzie to się wiązało z tym, że w momencie, kiedy będziemy potrzebowali trakcji, będziemy już na gazie, to właśnie pogo będzie dotyczyło po prostu osi tylnej. Z kolei, jeżeli mamy znowu tą miękką sprężynę, zbyt miękką, a chcemy tego tłumienia czuć i mieć to tłumienie odbicia, i my tego tłumienia dodamy, to taka miękka sprężyna się ogromnie łatwo poddaje tej pracy tłumienia odbicia i niestety wraca od razu zbyt powoli. A nie ma nic gorszego niż zbyt mocne tłumienie odbicia, czyli sytuacja, w której zawieszenie niestety do swojego punktu początkowego, startowego, wyjściowego wraca zbyt powoli. Ma to miejsce z reguły w trakcie pokonywania wybojów. Tłumienie odbicia jest najważniejsze w momencie, kiedy napotykamy na wybój, czyli koło jest podbijane, zawieszenie się kompresuje, ściska i zadaniem zawieszenia jest na jak najszybciej wrócić jakby po linii asfaltu, po tej linii, którą nakreśla nam ta krzywa jakiegoś wyboju, jak najszybciej odzyskać kontakt z podłożem. I wyobraźcie sobie, że napotykamy taki wybój, mając kąt pochylenia w zakręcie równy 50 stopni i mamy grube tempo i to zawieszenie musi wrócić, bo inaczej po prostu nam to koło zetnie. Wtedy tłumienie odbicia jest fundamentalnym czynnikiem świadczącym o tym, że albo to przejedziemy, albo niestety ktoś da glebę. I w przypadku takiej zbyt miękkiej sprężyny nie da się tego nigdy wyregulować. Wróćmy na chwilę do całej teorii w ogóle jazdy i ustawiania zawieszenia. Każdy dobry, doświadczony tuner, mechanik motocyklowy powie Wam, że zawsze lepsza jest zbyt twarda sprężyna, którą bardzo lekko napniemy wstępnie, niż zbyt miękka sprężyna, którą napniemy na maksa. Bo zbyt twardą sprężynę, nawet jeżeli całe zawieszenie będzie zbyt sprężyste, zbyt mocno będzie ten motocykl podskakiwał, będzie reagował nawet zbyt agresywnie, zbyt narowiście, może będzie zbyt nerwowy, to okej, ale za pomocą tłumień, odbicia i dobicia możemy to zawieszenie okiełznać w miarę. Dla doświadczonego rajdera zbyt twarde zawieszenie jest łatwe do ogarnięcia, relatywnie. Oczywiście nie będzie ten motocykl pracował tak jak powinien, ale daje pewien punkt odniesienia, daje feedback i pozwala łatwo stwierdzić, co się dzieje po prostu pod kierowcą. Więc jeżeli mamy zbyt twardą sprężynę i sprawne tłumienia, to jesteśmy w stanie takie zawieszenie okiełznać, ogarnąć. Natomiast jeżeli mamy zbyt miękką sprężynę, to nic dobrego nie może się już wydarzyć. Poza oczywiście tym, że jadąc po równej, prostej drodze, wolno, powoli, z przepisami, będzie na jakichś tam lekkich nierównościach po prostu bardzo miękko i to jest to złudne poczucie, że zbyt miękka sprężyna w sumie nie jest taka zła, a jest naprawdę bardzo, bardzo zła i potrafi być bardzo niebezpieczna. Jeżeli masz zbyt miękką sprężynę w swoim motocyklu, nigdy nie ustawisz poprawnie zawieszenia, ponieważ albo będziesz miał zjawisko pogo totalne na i tak wolno wracającym zawieszeniu bez żadnego tłumienia odbicia, albo będziesz miał zbyt duże tłumienie odbicia i sprężyna, która próbuje się po prostu przecisnąć przez trzymające je takie jakby zatopione, takie posklejane zawieszenie wtedy. To jest takie zjawisko takiego posklejanego zawieszenia, jakby wewnątrz tego zawieszenia były jakieś po prostu opory. To zawieszenie się tak łatwo zapada, ale nie wraca. Jest takie jakbyśmy w takim bagienku jechali. Bardzo niefajne zjawisko. Pamiętajmy, że twardość sprężyn to jest kluczowa sprawa, jeżeli w ogóle chcemy się bawić w jazdę torową. Często jest coś takiego, że użytkujemy motocykle używane, odkupujemy je po kimś, to na przykład zawieszenie już dostroił do siebie. Pamiętajmy, że im lżejszy motocykl, tym bardziej jest podatny na to, jak różnią się od siebie wagi poszczególnych kierowców. Mówię na przykład tutaj, na przykładzie nie bez powodu wziąłem dzisiaj do tego filmu te dwa motocykle, ponieważ te dwa motocykle mają z przodu identyczne to samo zawieszenie. Do tej starej Hondy CBR 1100XX zostało zaadaptowane całe przednie zawieszenie, czyli mówię tu o lagach, półkach, nawet hamulce są te same. Ze starej
Yamahy R1 pierwszej generacji, z tym, że zostały tutaj wymienione sprężyny A2-3. I w przypadku tutaj tych motocykli, które się w stanie suchym różnią masą w tym momencie równo 50 kg. To jest odchudzona R1 ważąca 170 kg, to jest odchudzona Honda CBR 1100 XX ważąca 220 kg w stanie suchym. Sytuacja jest taka, że tutaj po wymianie, jeszcze przed wymianą sprężyn, rzeczywiście sprężyny były zbyt miękkie. I tutaj jeszcze powiem Wam o jednej ważnej rzeczy, że nie bazujmy na tym, co nam pokazuje wartość SAG-u. SAG paradoksalnie da się ustawić dobrze, czy poprawnie, według tam nominalnych wartości wskazywanych przez producenta, zalecanych przez producenta, nawet na zbyt miękkiej sprężynie. Bo jeżeli ją napniemy na maksa, to często gdzieś tam wartość tak podniesiemy tego motocykla, tą wstępną głębokość zanurzenia motocykla w zawieszeniu, że myślimy, że jest dobrze, no bo SAG się zgadza, no to jest dobrze. Nie będzie dobrze, jeżeli wartość twardości sprężyny nie będzie optymalna. Nie bazujmy na tym, że SAG jest ustawiony, inaczej, że dało się ustawić SAG w miarę poprawnie pod nas i pod nasz motocykl. To jest bardzo ważne. Tutaj, dzięki temu, że motocykl jest o wiele cięższy, waży 220 kg, to ja mogę pozwolić sobie na to, że mogę użytkować ją na tym samym zawieszeniu, które gdzieś tam w ciągu 2 minut delikatnie przestawię między sesjami. Zarówno mogę użytkować ten motocykl ja, jak i mój ojciec, który jest ode mnie 20 kg cięższy. Ja ważę 70 kg, mój ojciec waży 90 kg i zamiennie jesteśmy w stanie tę Hondę użytkować. To jest bardzo dobra sytuacja, ponieważ pozwala na to masa motocykla jest tu kluczowa. W przypadku tej R1, mój ojciec, gdyby ją dosiadł, a jeszcze nią nie jechał, nie byłby w stanie jechać tą R1, ponieważ przy różnicy 20 kg między nami, niestety ta masa motocykla przy tej twardości sprężyn już nie pozwoli mu jechać sprawnie. Pamiętajcie o tym, jak ważne są twardości sprężyn w waszym zawieszeniu. Zbadajcie to, zmierzcie to, nie bazujcie na tym, że macie jakoś tam ustawiony SAG, bo Wam ktoś, kolega ustawił i powiedział, że jest ok. Jeżeli macie sygnał taki, że któreś z zawieszeń, czy przód, czy tył Wam dobija, to już jest to sygnał, żeby sprawdzić, czy twardość Waszych sprężyn pod Was w danym Waszym motocyklu jest odpowiednia, aby to dobrze wszystko wystroić. Jak będziecie mieli dobrze dobrane sprężyny, zobaczycie dopiero, co potrafi Wasz motocykl w trakcie jazdy. Tyle ode mnie dzisiaj. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!